Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wzorem na zakładkę do książki. Tym razem o taka kwiatuszkowa zakładeczka. Zobaczycie, że jest bardzo prosta w wykonaniu. Może nie bardzo, ale prosta. Ja Was przeprowadzę przez cały proces szydełkowania tej zakładki. Ale najpierw powiem, co jest nam potrzebne. A zanim powiem, co jest nam potrzebne, to Was zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka, a w opisie jest link do Buy Coffee. Tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. Takie wsparcie mojego kanału. I dobra, co nam jest potrzebne? No włóczka. I ja mam tutaj włóczkę Yarnart Jeans i do tej włóczki dobieram szydełko 2,5 mm. Oprócz tego, wiadomo, potrzebujemy nożyczki oraz igłę. I to jest zupełnie wszystko, aby wykonać naszą zakładkę. Także, kochani, bierzemy się od razu za szydełkowanie. Zaczniemy sobie od pierwszego kolorku. Zrobimy pętelkę. Tworzymy sobie taki tu X i przeciągamy włóczkę. Teraz musimy wykonać 43 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oczka. I teraz, kochani, tutaj będziemy powtarzać pewną sekwencję, że tak powiem, ruchów. Najpierw wbijemy się w piąte oczko od szydełka i zrobimy tutaj słupek. Słupek podwójnie nawinięty, czyli dwa razy narzut na szydełko. W tym samym miejscu się wbijamy, przeciągamy włóczkę i teraz przez dwie, przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. I jeszcze w tym samym miejscu, w tym samym oczku zrobimy jeden słupek. Trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w kolejnym tu oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka. W kolejnym oczku słupek. Słupek podwójnie nawinięty w tym samym oczku. I słupek. Znowu trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w kolejnym oczku. Trzy oczka łańcuszka. W kolejnym oczku słupek. Słupek podwójnie nawinięty. I słupek. Znowu trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w kolejnym oczku. Trzy oczka. I w następnym oczku słupek. Słupek podwójnie nawinięty. I słupek.
Teraz tylko trzy oczka łańcuszka. No nie teraz tylko, tylko znowu trzy oczka łańcuszka. I w kolejnym oczku oczko ścisłe. Dalej trzy oczka. W kolejnym oczku słupek, słupek podwójnie nawinięty i słupek. I tak, kochani, przerabiamy aż do końca łańcuszka. Wiecie, jak to zrobić. Także widzimy się za chwileczkę. Przerobiłam prawie calutki łańcuszek. Jeszcze zostały mi tylko trzy oczka na koniec. I w ostatnim oczku robimy oczko ścisłe. Jeżeli gdzieś się, mówiąc brzydko, machnęliśmy, nic się nie dzieje. Po prostu będzie zakończone na słupkach. Tak jak mówię, tutaj nic się kompletnie nie stanie, jeżeli gdzieś tam zagubiliśmy jedno oczko i w ostatnim oczku łańcuszka mieliśmy słupki. Także tym się nie przejmujcie. Teraz oczko łańcuszka. Zostawiamy dłuższą niteczkę, bo będziemy tą nitką zszywać nasz kwiatek. Ucinamy ją sobie, wyciągamy i już tutaj na długości całe mamy przerobione. No to teraz pasuje nam to wszystko skręcić. Tak, zaczynamy tutaj, tam gdzie nie mamy nitek i sobie o w taki sposób zwijamy tego naszego kwiatka. Obkręcamy sobie dookoła. Poprawiamy sobie. I jak już uznamy, że mamy tak pozwijane, jak nam się podoba, to bierzemy się za zszywanie. Ja tu jeszcze muszę się odnaleźć, bo mi się poplątało. O. No i zwyczajnie przeszywamy wszystkie warstwy razem. O, w taki sposób. Patrzymy, czy wszystko chwyciliśmy. I dalej zszywamy. To musi być dość solidnie zszyte, żeby nam się to nie rozpadło w trakcie użytkowania. W wielu miejscach przeszywamy. Pamiętamy tylko, żeby nie przyszyć sobie jakoś płatka krzywo. Chociaż z drugiej strony, jak tam płatek będzie nie tak, jak powinien być, to przecież nic się nie stanie. Dobra, myślę, że będzie dobrze. Szukam jeszcze tej początkowej nitki. I ja sobie tak jeszcze przeszywam tą końcową nitkę, żeby właśnie dojść do początkowej i razem związać. Na dwa supełki. Ucinam niteczkę i teraz weźmiemy się za dalszą część naszej zakładki.
Tutaj ten element jest już dosyć prosty, mało skomplikowany. Wbijamy szydełko w którekolwiek miejsce tutaj od spodu. Chwytamy jakikolwiek punkt, żebyśmy mieli jakiś punkt zaczepienia tutaj. Przeciągamy sobie włóczkę, tak złożoną w pół. Przeciągamy tak, żebyśmy mieli tutaj pętelkę na szydełku. I teraz obie nitki przez tą pętelkę przeciągamy. Naciągamy sobie i wykonujemy łańcuszek. Łańcuszek wykonujemy na taką długość, jaka nam po prostu odpowiada. Ja go robię z 45 oczek. 3, 4, 5. Dwanaście, trzynaście, piętnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści, czterdzieści. 45 oczek. Tu mi się oczywiście musiał supeł zrobić. Udało się. I tak, jak mamy 45 oczek, w moim przypadku, gotowych, jak mamy nasz łańcuszek gotowy, to wbijamy się w czwarte oczko od szydełka. Liczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery i w tym czwartym oczku robimy słupek. W kolejnym oczku słupek. W następnym słupek. I tak sobie przerabiamy ten łańcuszek słupkami. Także zróbcie do końca po jednym słupku na każde jedno oczko. A ja zaraz do Was wracam, pokażę Wam, jak zakończyć tą naszą zakładkę. A gdy już, kochani, zrobimy ostatni słupek w ostatnim tutaj oczku, to wybieramy sobie znowu jakikolwiek punkt tutaj na naszym kwiatku. Tak mniej więcej odmierzamy sobie długość słupka. Wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Teraz tylko oczko łańcuszka. Niteczkę sobie ucinamy, wyciągamy. Ja jeszcze sobie przeciągam tą nitkę tutaj, jedną i drugą, te zielone. Gdzieś do środka kwiatka. Wiążę je na dwa supełki. Ostrożnie ucinam i mam gotową zakładeczkę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jak tak było, raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji oraz dzwoneczka. Także dziękuję Wam za dzisiaj, kochani. Wszystkiego dobrego i powodzenia.